Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Felsbron. W dzisiejszym odcinku będziemy poszerzać pola, ale zanim to będziemy robić, pokażę wam, co tu się działo. Oczywiście musieliśmy skończyć buraki, później, dopiero później zorientowałem się, że w sumie niedaleko, bo w młynie można było też sprzedać te buraki. Cena troszeczkę niższa, ale niedaleko było od tych pól, na których zbierałem te buraki, tak więc problem z transportem mi w ogóle odszedł. Mało tego, kiedy przeniosłem się na te drugie pole, tam okazało się, że zbiór buraków jest o wiele wolniejszy, ponieważ pole jest krótsze i kombajn po prostu więcej tracił czasu na nawrotach, tak więc ja tylko i wyłącznie woziłem to ciężarówką, nawet pozwoliłem sobie, żeby tą trudniejszą trasą dojeżdżać już tutaj do tej stacji kolejowej. Buraki w sumie szybko skończone, tak jak chciałem, nawet przed godziną 10 było wszystko ogarnięte. Na sam koniec zostało mi tylko jeszcze oddanie tego kombajnu i sprzedanie reszty buraków. Zresztą ten traktor mi się bardzo spodobał. Najprawdopodobniej za jakiś czas sobie kupimy jakąś ciężarówkę. Prawie 300 tysięcy, to jest duże prawdopodobieństwo, że dzisiejszy dzień zakończymy na plusie. Z tym, że dzisiaj będziemy na plusie, to raczej jest tak, że raczej nie będziemy dzisiaj już na plusie. Jeszcze dzisiaj nie będziemy na plusie. Z racji tego, że no mam te 300 tysięcy, to oczywiście kupujemy następne pole. Oczywiście nie będzie mnie stać, żeby kupić te pole, które chcę teraz. 12, to już jest dosyć duże pole. Ja myślałem o 10. 10 fajne pole tak naprawdę, ale polecimy sobie z 12. Ile tutaj mi będzie brakowało na tą 12? Brakuje mi jakieś 150 tysięcy. Oczywiście jedziemy od razu do banku, bo tam spokojnie... Ile teraz? 710 tysięcy. 710 tysięcy. Ile tam miałem mieć? 450. Weźmiemy sobie tak, żeby saldo było gdzieś na poziomie... Dobra, żeby dla równego rachunku 900 tysięcy, żeby było kredytu, żebym to łatwiej ogarniał. No i będziemy mogli sobie kupić te pole. Tutaj jest owies. Owies jest teraz bardzo drogi. Nie, od jakiegoś czasu jest dosyć drogi. Zobaczcie, 1800. Mógłbym kupić 12. Tutaj jest w tym momencie do zebrania soja. Też dobry pomysł, ale jak będę już miał te 3 pola, jeszcze mi zostanie 14. Jedno takie potężne pole będzie można zrobić. Ale to naprawdę już na duże maszyny. Dobra, no więc kupujemy sobie to pole. Czego mi tutaj się nie chce kupić. Aha, dobra, zapomniałem wcisnąć tego. Więc kupujemy to. I ile mi tam zostanie? Tak więc zaraz przejdziemy szybko tutaj do tej zagładki. O, jeszcze, nie, saldo, aha, to saldo jest jeszcze, bo to saldo, ale tutaj, tak? No, jest dzisiaj porządnie nawet na minusie. To ja tutaj było też, tu też chyba kupowaliśmy pola, dlatego tak byliśmy. Jest 900 tysięcy, ale zaraz wam tłumaczę, dlaczego ja spokojnie mógłbym, tak się zadłużyłem. 900 tysięcy, teraz sobie policzcie. To pole, musimy sobie włączyć. To pole jest warte 450, tak, zaokrąglenie. To pole jest warte, dobrze widzę, około 300. 450, 300, 750, tak? I teraz to pole jest warte około 200, czyli 950. Czyli łącznie te 3 pola to jest tak naprawdę mój kredyt, który muszę spłacić. I oczywiście, gdybym to rozwijał się w taki sposób, że w ogóle nie biorę kredytu, chociaż mi się wydaje, że na samym początku był jakiś kredyt, ale już nie jestem tego pewien, to dalej miałbym tylko te 2 pola, które na samym początku, ale z racji tego, że wziąłem ten kredyt, to mam dalej te 2 pola, które są moje, a te 3 są zabezpieczenie na kredyt. Tyle tylko, że teraz już mam już dosyć dobry park maszynowy. Podejrzewam, że gdybym nie opierał się na kredycie, nie byłoby szans, żeby tak szybko to ogarnąć. Te pola tutaj są bardzo małe, tak więc one by nie przynosiły takich dużych przychodów. Dobra, lecimy z tym. To dla tych martwiących się, że Anton tutaj zbankrutuje, to jest wszystko pod kontrolą. Nie wiem, czy to będziemy na słomę lecieć. Może będzie nawet, jak zbiorę tutaj ten owies, to może będzie nawet nas stać na kupienie nowej prasy w następnym odcinku. Tak więc polecimy sobie to na słomę. Polecimy sobie to na słomę. O kurczę, jakoś dziwnie skrzypi.
Być może to zbierzemy. Nie jestem do końca przekonany, że to zbierzemy, ale jeżeli nie zbierzemy... Czekajcie, bo to miało być na słomę, nie? Na słomę, a ja tego na słomę nie dałem, teraz dałem na słomę. Oczywiście tu będzie pracownik jechał na tym. Dobra, taki kawałek został. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, tutaj nie będzie sypało. Po tym będzie trzeba, wymagane będzie wapnowanie. Bo tutaj rzeczywiście też, no tyle tylko taki plus, że tutaj zakwaszenia nie ma, no to nie będzie aż tak źle. Tutaj natomiast będzie potrzebna nam, wymagana jest orka. Tu mam ciągnik i będziemy dzisiaj poszerzać pola. Tyle tylko, że ja wcześniej sobie tak pomyślałem. Na początku myślałem, żeby poszerzyć pole w innym miejscu, żeby zacząć od poszerzania... zaraz wam pokażę, w którym miejscu... O! W tym miejscu, żeby tak poszerzać pole, o! Tutaj. Tyle tylko, że tak naprawdę w tym momencie jest to dłuższy bok pola, który tak naprawdę za chwilę może stać się krótszym, jeżeli to pole tutaj połączę z tamtym. To wtedy tutaj będzie krótszy bok. Ja oczywiście potrzebuję troszeczkę miejsca na manewrowanie, dlatego już wiedząc, że te pola będą połączane w przyszłości, postanowiłem, że będę poszerzał te pola, ale w taki sposób, żeby później ich nie spróbować, z powrotem nie przywracać do takiej formy, jakiej była przed poszerzeniem. Tak więc na pewno bezpiecznie jest poszerzyć tutaj, ponieważ w tym momencie ja uprawiam to w tą stronę i w przyszłości ewentualnie po powiększeniu też będzie taka sama sytuacja. Tak więc lecimy sobie z powiększaniem. Tutaj już we wcześniejszym odcinku był zakupiony pług, ponieważ... poczekajcie, jeszcze nie włączyłem tworzenie pól. Dobra, tutaj sobie włączymy może w tym miejscu tworzenie pól i lecimy. Ten pług już jest od poprzedniego odcinka, gdzie musiałem też robić orkę po słoneczniku. Oczywiście taką orkę lepiej przeprowadzić jest, wydaje mi się, głęboszami, bo one mają większą, jak gdyby, szerokość roboczą. Akurat przy tym ciągniku, to do tego ciągnika nie mógłbym większego pługa kupić, bardziej wydajnego. Natomiast głębosze nie ma sprawy. Tutaj głęboszy jest kilka w sumie do wyboru. I one mają szerokość roboczą tam na przykład 4 metry, tak więc są, co też jest bardzo ważne, one są bardzo, ale to bardzo tanie, przynajmniej te mniejsze głębosze, one są bardzo tanie i tak więc być może w następnym odcinku będziemy głęboszować. Tam będzie cały czas owies w tyle leciał, jak mi wyskoczy taki komunikat, że jest tam 80% przy zapełnienia w zbiorniku, to sobie po prostu podjedziemy, tam dwie przyczepy są, które kupiłem w poprzednim odcinku. Zresztą ja z tymi przyczepami już, no już myślałem od jakiegoś czasu, żeby to był taki większy zestawik. No zobaczymy, jak to będzie. W przyszłości na pewno będą jeszcze większe maszyny. Dobra, tu sobie na razie dojedziemy. I przeskoczymy chyba na drugą stronę, ponieważ będzie taka sytuacja, że teraz te dwa pola sąsiadujące i tu będzie bardzo, bardzo... Jeszcze w tym odcinku nie będę łączył tych pól. Nie, jeszcze nie na takim etapie, bo to by było takie pole gigant. Naprawdę tutaj już naprawdę potężne maszyny są potrzebne. Ja nie chcę jeszcze czegoś takiego robić, tak więc na razie jeszcze się powstrzymamy z łączeniem, a poza tym mając trzy takie większe pola po prostu... chyba będę robił coś takiego, że nie będę już teraz tak sprzedawał, jak teraz sprzedaję, że po prostu coś mam w binach, czy tam od razu z pola, patrzę, gdzie jest najwyższa cena i sprzedaję. Może teraz już będziemy sobie bardziej tak patrzeć na ceny i troszeczkę więcej w binach przetrzymywać. Tak więc troszeczkę chciałbym teraz porobić tak, że na każdym polu będzie co innego posiane, żeby mieć po prostu te różne uprawy w binach. I dopiero jak będzie zapotrzebowanie, ewentualnie gdzieś jakaś bardzo wysoka cena, to będziemy sobie to sprzedawali, bo niektórzy twierdzą, że właśnie troszeczkę źle robię, bo tak naprawdę ja tutaj muszę więcej tutaj pracować niż powinienem.
Być może jest w tym dużo prawdy. No, zobaczymy. Tak będziemy chyba teraz robili. Tak więc, mając większą ilość pól, ja mogę w jednym sezonie, jak gdyby, więcej różnych upraw ogarnąć. No i tak jak mówiłem, no, ten kombajn, on już jest wydajny. On już jest dosyć wydajny. Natomiast, no, niekoniecznie tylko i wyłącznie zboża. Ja tutaj z żadnych pól, jeżeli chodzi o łąkę, to nie planuję. Ja planuję kupić jeszcze jedno pole, na którym będzie łąka i ta łąka będzie dosyć daleko od tego miejsca, gdzie jest moje gospodarstwo. Dobra, tutaj sobie dojedziemy. A więc przelatujemy na drugą stronę. Tu będzie troszeczkę, tu troszeczkę areał się zwiększy, bo chyba z tamtej drugiej strony też to będzie wszystko aż do asfaltu pociągnięte. Tutaj te miedze jeszcze zostawię, tutaj gdzie teraz przejadę, ale w przyszłości to będzie jedno wielkie pole i będzie miało naprawdę dosyć dużą powierzchnię. Nawet będę musiał sobie obliczyć, jaką to powierzchnię będzie miało, ale będzie naprawdę kosmicznie duża powierzchnia. No szkoda, że nie ma jeszcze cosplaya, bo wtedy mógł sobie tam takie rzeczy poogarniać, ponieważ owszem, na tej serii robimy coś takiego, że gramy tylko na modach, które są w grze, ewentualnie na modhubie. Ale tu będzie jeden wyjątek, a być może nawet dwa wyjątki. Nie wiem, jak długo będzie ta seria, ale może być nawet taka sytuacja, że będą dwa wyjątki. Pierwszy wyjątek to jest dla cosplaya, a drugi dla Seasons. Przy tym Seasons będzie, wydaje mi się, że będzie o wiele, jeszcze troszeczkę poczekamy na Seasons. Natomiast jeżeli chodzi o cosplay, ja szczerze mówiąc starałem się, aby być beta testerem, bo już są beta testy cosplaya, tak? Ale się troszeczkę spóźniłem, sorry, spóźniłem się z tym, tak więc, no niestety, nie będę mógł wam troszeczkę tutaj podrzucić informacji, jak to tam działa, jak to wygląda, jakie są problemy. Oczywiście śledzę cały czas odpowiedni forum i tam ci beta testerzy też się dzielą jakimiś informacjami, zresztą na YouTubie też już są, bodajże z tego co mi się wydaje, są filmy. Tak, są filmy już z beta testów. Nawet chyba dwa oglądałem, z tego co mi się wydaje. Natomiast jeżeli ktoś tam gdzieś pobiera, gdzieś z jakiejś strony cosplaya i niby to jest napisane, że to jest 19, no to raczej nie jest 19. To są takie jakieś dziwne sytuacje, kiedy no po prostu ktoś tam sobie coś wrzuca i opisuje to, że to jest cosplay do 19. Oficjalnie nie ma jeszcze cosplaya do 19 i tak nawet powiem wam, że ta beta wersja, że twórcy troszeczkę zmienili podejście i teraz to testowanie jest, przynajmniej na samym początku, jest troszeczkę bardziej ograniczone. Ograniczone możliwości są testowania, tak więc nie jest tak łatwo, że sobie każdy wejdzie, pobierze tą beta wersję, czy tą wersję deweloperską i sobie tam będzie ją używał. Nie, to jest troszeczkę bardziej zaawansowane, zresztą, szczerze mówiąc, tam jest, no było kilka, było dosyć, do dzisiaj mi się wydaje, jeszcze są takie dosyć duże trzy problemy, ale mam nadzieję, że przy pomocy Giants, bo najprawdopodobniej takowa będzie potrzebna, to zostanie ogarnięte. Dobra, ładnie mi się tutaj to wszystko robi, bo tak to rzeczywiście fajnie by było zrobić sobie coś takiego, jak tutaj właśnie cosplaya odpalić. Ja gram tutaj na singlu, tak więc no dla was też to chyba mogło być interesujące, gdybym tutaj na cosplayu jeździł. To jest standardowa mapa. Ja też myślę o tym, jeżeli już będzie cosplay na takim etapie, gdzie on będzie już jakiś stabilny i już będzie taki, że tam już większych zmian nie będzie, to najprawdopodobniej zrobię taką paczkę tras dla cosplaya, dla map standardowych, czyli dla Ravenport. Nie wiem, czy dla Ravenport będę robił, ale dla Felsbrun nie ma sprawy. Dla Felsbrun zrobiłbym coś takiego. Przy czym jest, tutaj jest jeden problem teraz. Kiedyś w 17 dosyć często można było sobie, te bardziej popularne mapy miały właśnie takie paczki, te kursy zrobione przez kogoś tam. Można było po prostu sobie wrzucić to do katalogu z grą, odpalić i po prostu używać tych kursów.
nie trzeba było ich tworzyć od samego początku. Natomiast w 17 taka możliwość była, natomiast w 19 dalej jest tak najprawdopodobniej, bo to nie wiadomo, co tam wyjdzie w tych beta testach, ale najprawdopodobniej będzie też taka sama sytuacja, że będzie można sobie zapisywać te kursy. Niemniej jednak w 19 jest jeden problem, a spowodowany jest to tym, że tutaj mamy dowolność kształtowania własnego gospodarstwa. I jeżeli ktoś stworzy właśnie te kursy, no to nie każdy, nie u każdego one będą jak gdyby użyteczne tak naprawdę, ponieważ będzie taka sytuacja, że na przykład gramy na tej samej mapie, ale na przykład na waszym save'ie bin, na przykład na ziarno, jest w innym miejscu. No i może być taka sytuacja, że te kursy nie zadziałają. Tak więc najprawdopodobniej chyba zrobię sobie coś takiego, że jeżeli kogoś będzie interesowało, to oczywiście takie kursy jak na polach czy coś takiego, no to będą uniwersalne raczej. To nie będzie jakiegoś problemu, czy na przykład, nie wiem, wożenie z na przykład sieczki z tego pola, na którym teraz się znajdujemy, na BGA. No to takie rzeczy będzie można ogarniać. Natomiast żeby nie było problemu właśnie z tym faktem, że możecie mieć różne gospodarstwa, ja zanim zacznę pracować, robić te ścieżki, to najpierw sobie stworzę takie gospodarstwo, na którym będą stały tylko i wyłącznie budynki z modhubu i z gry. Takie modelowe, według mnie, no może określenie tego gospodarstwa jako modelowe to jest troszeczkę nadużycie, no ale musi być jakaś taka baza, albo przynajmniej, nie wiem, może zrobić coś takiego, że pewne kluczowe budynki muszą być w jakichś tam miejscach, czyli bin jest na przykład w standardowym miejscu, nie wiem, krowy, świnie, chociaż no takie rzeczy też oczywiście można ogarniać, albo na przykład bin na ziarno w jednym ustalonym miejscu na gospodarstwo, na przykład co tam, silosy na kiszonkę, te placeable stawiamy w jakimś określonym miejscu, mam dokładnie koordynaty tych miejsc i chyba to tak będzie, bo generalnie jeżeli chodzi o zwierzęta, to oczywiście takie kursy mogą być, nie ma sprawy, bo tutaj teraz będzie też problem na przykład z ładowaniem obornika, bo ja mogę takowe kursy zrobić, natomiast tak jak wspominałem, jeżeli ktoś sobie ten zdecyduje postawić oborę na przykład dla krów w innym miejscu niż ja to zrobiłem, no to te kursy będą troszeczkę bezużyteczne, ponieważ crossplay w trybie na przykład ładowania będzie na przykład będzie jeździł po polu, bo akurat u was na waszych mapach to jest na przykład pole w tym miejscu, albo nie, na przykład kurnik stoi. I tak więc takie to mogą być sytuacje. No więc zresztą zobaczymy, jak to będzie, czy to nie będzie być może w przyszłości jakoś ogarnięte i nie wiem, cosplay będzie w stanie rozpoznać na przykład, że to jest płyta obornikowa. Nie wiem też, na pewno nie będą na samym początku, przynajmniej w tej beta wersji, nie ma dokładnie takiego samego cosplayu, jaki pamiętacie z tych ostatnich już wersji w 17. Tam jest kilka trybów jest po prostu wyłączonych, które są po prostu jak gdyby na tym etapie troszeczkę trudniejsze do ogarnięcia. A chodzi o to, żeby po prostu ten cosplay no po prostu działał. Czyli zaczynamy od pewnego takiego podstawowych tam funkcji. Jeżeli one będą ogarnięte i tam będzie wszystko działało, a jednak rzeczywiście dosyć dużo zmian jest. No ja rozumiem, że wiele osób tam mówi, że to jakiś odgrzewany kotlet i coś takiego. Być może i tak, ale dla właśnie takich ludzi, którzy ślęczą nad takimi dosyć zaawansowanymi modami, to jednak były to duże, ale to bardzo duże zmiany. Zresztą oni twierdzą, że to że są dosyć duże zmiany. Dlatego tak dużo czasu im zajmuje, żeby i tak ostrożnie podchodzą do tych beta testów, bo tam mogą naprawdę połowa rzeczy nie działać. Znaczy nie działać. No
nie działać w taki sposób, jaki działały w 17 i najprawdopodobniej to już nie będzie tak działało jak w 17, no ponieważ co by nie mówić, jednak w 19 jest kilka innych rzeczy. Nie wiadomo jak to będzie ogarnięte, na przykład zużywanie maszyn, to też jest ważna sytuacja, ważna sprawa. Jest kilka jeszcze takich opcji, które należałoby ogarnąć. Dobra, my tutaj sobie troszeczkę dzisiaj porozmawialiśmy o cosplayu. A zobaczcie, ten kombajn cały czas tam jeździ. 10 tysięcy zbiornik ma pojemność, tak więc... O, już ma pełny. Pełny ma zbiornik, tak więc wreszcie będę mógł go rozładować. Nawet nie wydaje mi się, chociaż nie, no jedną przyczepę... Nie, podejrzewam, że ten zestaw będzie. A więc będę mógł... Nie, tu jest troszeczkę ukoszone. Znaczy tu jeszcze, to wcale aż tak dużo tego pola tutaj nie ubyło, szczerze mówiąc. Dobra, my sobie cofniemy, wyłączymy, bo ja tu będę, nie chcę wygniatać. Sobie odjedziemy. Dobra. Zobaczcie, jak tutaj malutko słomy zostało. Nieźle, słabiutko to wygląda z tą słomą tutaj. Wymagane wapno. Oj, będzie troszeczkę teraz więcej roboty. Coraz więcej. Tak więc, no, rzeczywiście, ten cosplay by mi się teraz rzeczywiście bardzo przydał. A grając na single, oczywiście mógłbym tu grać z kimś na... Też się nawet zastanawiałem, żeby kogoś zaprosić do gry na multi, bo akurat na tej serii to nie ma jakichś przeciwwskazań. Niemniej jednak, chyba zostanę przy takiej konwencji, że jest to... Ta seria jest na singlu i generalnie poczekamy sobie na cosplay. Dobra, następne pole. Ile jeszcze mi zostało? 28 tysięcy. Jak to sprzedamy, tamten... jest dosyć duże prawdopodobieństwo, że w następnym odcinku będziemy mogli sobie kupić prasę. Jaką prasę kupimy? No to zobaczymy. Nie obiecuję, że będzie nowa prasa, bo to trzeba jednak troszeczkę tej kasy zorganizować. Ewentualnie jeszcze więcej się zadłużyć. No powiedzmy, że maksymalnie do miliona się zadłużymy. Żeby to nie wyglądało tak dziwnie, że Anton tylko tutaj po prostu zadłuża się i nic nie robi. Bo robimy tak naprawdę, ale po prostu chcemy przyspieszyć ten jak gdyby rozwój na tym gospodarstwie, żeby ta seria nie trwała tak jak na przykład prowizorka. Najprawdopodobniej będzie trwała do momentu, kiedy będzie wydana następna wersja farminga. No ale tam na prowizorce to możemy sobie dłubać powoli. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że trochę taki przegadany odcinek, ale dla co niektórych, którzy na przykład lubią cosplaya, a sądzę, że wśród was oglądających mój kanał jest dosyć duża liczba osób, którzy no, na pewno czekają na ten mod, no to mam nadzieję, że ten odcinek taki informacyjny, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z cosplayem, na pewno będzie przydatny i z chęcią wysłuchali tego, co miałem w tej kwestii do zakomunikowania. Mam nadzieję, tak jak wspomniałem, że cosplay będzie wydany już niebawem. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.